Witam serdecznie, Trygon Wody na moim kanale Ryby, Raki oraz Skorpiony. Zapraszam do czytania tygodniowego od 4 do 10 września. Sprawdzimy energię na najbliższy czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję także rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczeniem, odblokowaniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność na moim kanale, znajdziecie tam wszystkie zdjęcia wraz z opisami. Pamiętajcie, żeby dobrać odpowiedni kamień dla swojego znaku zodiaku, bądź też wedle swoich potrzeb, bo każdy kamień działa też i na zdrowie, i na miłość, i na finanse, także to jest bardzo ważne, żeby je dopasować. I wówczas możecie zamówić, kontaktując się ze mną właśnie poprzez e-mail. Dobrze, przechodzimy zatem do czytania. Zaczynamy od zodiakalnych rybek. Rybki, rybeńki, co też dla Was przyniesie nadchodzący tydzień? Moje drogie rybki, Wy tak jakby żegnacie się z jakimś rozczarowaniem, z jakąś przeszłością. Coś Was wcześniej bardzo mocno tutaj zabolało, ktoś Was skrzywdził. Długo, mam wrażenie, byłyście same, bądź też byliście, jeśli słuchają panowie, i tak jakby po prostu to serce zostało uleczone. Wy jesteście w chwili obecnej gotowi przyjąć kogoś nowego do swojego życia. Jeszcze są te lęki i obawy gdzieś tam w środku, jeszcze jest bitwa myśli. Mocno się temu wszystkiemu przyglądacie z innej perspektywy. Zastanawiacie nad sensem tego, co się właśnie w Waszym życiu pojawia, ale tu się pojawia osoba, z którą może być fajna równowaga w dawaniu i braniu. Ja mam taką energię z kart, że możecie teraz trafić na osobę, która będzie bardzo fajna i stabilna do relacji. Tutaj będzie ogień, tutaj będzie pasja, to może być Wasze Twin Flames, czyli bliźniaczy płomień, będą iskry, będzie się działo, tak? Wy się mocno zastanawiacie, czy to jest faktycznie dla Was, czy to jest dobre, czy też no, nie śnicie na jawie, bo niektórzy z Was mogą mieć historię typu szybkie, nagłe zakochanie, tak? Dużo ognia, ale też możecie się obawiać, czy to faktycznie nie jest jakaś taka bańka mydlana, czy nie żyjecie w iluzji i czy ta osoba faktycznie da Wam szczęście. Natomiast jeżeli jesteście już w stałych związkach, no to dla osób w stałych związkach ja widzę tutaj, kochani, jakieś rozczarowanie partnerem, jakieś rozterki sercowe, być może będziecie chcieli się po prostu rozstać, tak? Nie ma tej równowagi zachowanej w dawaniu i braniu. No i są to rybki, które zastanawiają się, czy po prostu tego nie odpuścić i nie pójść w coś nowego. No właśnie dlatego, że już nie czujecie tej pasji, nie czujecie tej chemii. Być może ta osoba też Was krzywdzi. Tutaj jest taka ogólnie pokazana samotność w związku. Jeśli chodzi o pracę, kochani, dwójka mieczy, tutaj będzie podejmowanie decyzji, będzie trochę ofert, nie wiecie co zrobić, możliwe, że wypaliliście się zawodowo w obecnym miejscu pracy i też chcecie coś zmienić. Mam też informację dla osób, które w ogóle nie mają pracy, że właśnie to Was blokuje przed działaniem, przed ruszeniem do przodu, że nie ma tych finansów, tak, że nie ma tej równowagi w finansach, stałego przepływu pieniędzy i tym się bardzo mocno będziecie tutaj martwić. Zdrowotnie, kochani, bóle migrenowe. I też jeżeli pijecie dużo kawy, mogą się pojawić jakieś kłucia w okolicach serca, to też może być od kręgosłupa szyjnego, bądź właśnie tego tutaj z tyłu. Właśnie przy sercu może Wam się wydawać, że to serce, a to będą po prostu jakieś bóle właśnie od kręgosłupa, czy też inne nerwobóle. Także nie martwcie się na zapas, tylko wszystko sprawdźcie. Karta wyroczni dla Was, drogie rybki. Problem osobisty znajduje rozwiązanie i tutaj mamy kartę raka, więc być może macie do czynienia z jakimś raczkiem i on też będzie taką osobą sprzyjającą dla Was w tym czasie. Także drogie rybeńki, wspaniałego tygodnia dla Was. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Kolejny znak, rak. 4-10 września, raczki. Raczki, moje raczki. No raczki, jak nie raczki.
Raczki tutaj mają powodzenie w finansach i w uczuciach. Wow, ale kochani, no z asem pentakli wychodzicie. Nowa szansa, nowa droga, być może nowy związek przed wami. Coś tu na horyzoncie się pokazuje. Również w sprawach zawodowych podpisywanie umów, bardzo dobra passa. Wchodzicie z mega dobrą passą, jeśli chodzi o początek września. Tutaj możecie podpisywać kontrakty, umowy, pozyskać klientów, naprawdę bardzo fajne energie. Tak samo dla osób samotnych bądź po jakichś rozstaniach pojawi się nowa osoba do relacji i to będzie stabilne, kochani, w karcie cesarza, to będzie stabilne. Wy widzę, jeszcze troszeczkę się obawiacie, takie wasze typowe krok do przodu, dwa do tyłu, no bo raczek nie byłby sobą, gdyby gdzieś tam nie zaczął tworzyć w głowie strachu, lęku, czarnych wizji, że coś może się nie udać. Ale kochani, jeżeli ten strach was będzie powstrzymywał przed działaniem, to nic nie przyjdzie do życia, tak? A pamiętajcie, żeby się nie bać zmian, bo jedyną stałą rzeczą w życiu jest właśnie zmiana. Także tutaj, kochani, zobaczcie, uczucia, trójka kielichów, świętowanie, dużo miłości, dużo radości, spotykanie się, zakochanie, namiętność, bardzo ładne macie karty na uczucia. Ja bym w to wchodziła, ja bym się nie bała, bo pokazuje mi się stabilny związek, który dobrze rokuje na przyszłość. Jest ogromna szansa na zakotwiczenie się, na stworzenie domu, rodziny, tak, z osobą, która naprawdę jest stabilna i której możecie ufać. Z tą osobą możecie naprawdę konie kraść. Tutaj w sprawach zawodowych, kochani, tak jak mówię, oczyszcza się atmosfera, w końcu zaczynacie działać, ruszacie do przodu. Tak jak wcześniej mogły być jakieś problemy właśnie czy finansowe, czy też właśnie ze znalezieniem pracy, tak teraz pokazują mi się energie bardzo ładne. Wy wychodzicie z tych wszystkich problemów i ruszacie do przodu. Mam też takie poczucie, że ktoś tutaj może chcieć od was pożyczać pieniądze albo żerować na was, tak, bo macie pieniądze. Może to być jakaś osoba z przeszłości, nie wiem, może była partnerka, z którą macie dzieci, albo partner, z którym macie dzieci. Ktoś może chcieć po prostu wyciągać pieniądze dla własnych korzyści. Tutaj, jeżeli chodzi o zdrowie, ósemka mieczy, to jest krtań, struny głosowe oraz toksyczny wpływ innych ludzi. Nie dajcie się temu, kochani. Nie pozwólcie, żeby ktoś miał wpływ na wasze samopoczucie. Odsuwajcie ze swojego otoczenia takie wampiry energetyczne, bo to nikomu dobrze nie służy. Warto w tym celu też nosić właśnie bransoletki z kamienia typu hematyt, turmalin, tak? To was będzie mocno chroniło. No i zobaczmy kartę wyroczni dla was. Komunikacja jest kluczowa. Także tutaj, kochani, pamiętajcie, że nawet jeżeli wchodzicie w nowy związek, komunikujcie się dużo, rozmawiajcie, bądźcie szczerzy, bądźcie otwarci, bo to się odwróci na waszą korzyść, tak? Nie warto niczego zatajać, nie warto udawać kogoś, kim się nie jest, bo tak czy siak, prędzej czy później i tak maska z twarzy zostanie zdjęta. Moje drogie raczki, cudownego tygodnia dla was. Zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. No i polecam hematyt, tak? Żeby was po prostu chronił przed złym okiem. Wszystkiego dobrego. I na koniec skorpiony. Moje drogie skorpiony, wy tutaj za czymś tęsknicie. Tutaj tak jakby pojawia mi się osoba z przeszłości. Tu dużo nostalgii. Piątka kielichów, szóstka kielichów. Może ktoś się pojawić z przeszłości, kochani, nagle. Nie było kontaktu, tak? Była głucha cisza, długo to trwało. Ktoś się nie odzywał, nagle bum, ktoś się odzywa, bo sobie o was przypomina. Tylko czy to jest dobre? Niekoniecznie, kochani. Karta pustelnika mówi o tym, żeby to zamknąć i po prostu iść do przodu. Nie dawajcie kolejny raz szansy komuś, kto was po prostu zwyczajnie olał, traktował jak koło zapasowe, jak powietrze, długo się nie odzywał. Nie ma sensu z taką osobą tutaj wchodzić w relację. Tutaj pojawia mi się dla was nowa osoba, to może być bliźniaczy płomień. Dużo ognia, dużo pasji, dużo namiętności, takie szybsze bicie serca od pierwszej chwili. Wy jeszcze jedną nogą jesteście w przeszłości, ale warto się temu uczuciu poddać i warto wejść w coś nowego, bo to będzie stabilne. Tu mi się pojawia też osoba, która może być z poprzedniego wcielenia i wy macie taki związek karmiczny i po prostu to jest, no, przeznaczone wam. Stałe związki, stałe relacje. Tutaj, kochani, dołóżcie więcej ognia, rozmawiajcie ze sobą. Widzę też takie zajmowanie się dziećmi, jeśli je macie. No akurat zaczyna się rok szkolny, przedszkolny, także to by się zgadzało. W sprawach zawodowych papież, stabilizacja, podpisywanie umów. Jeżeli ktoś czeka na podpisanie umowy, żeby przedłużyli tą umowę, czy też właśnie z umowy na czas określony było na nieokreślony, z okresu próbnego na przykład, no to to się faktycznie tutaj zadzieje. Zdrowotnie hormony tarczyca bardzo mocno się tutaj pokazały.
No i jeśli chodzi o kartę wyroczni, emocje sięgają zenitu. Ja czuję, że do Was przychodzi nowa miłość, drogie skorpiony, i warto się na to otworzyć. Tak jak ja zawsze mówię, jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Zapraszam Was do czytań prywatnych, zapraszam na oczyszczanie czakr, na rytuały miłosne i kochani, po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku, przede wszystkim turkus, żeby Was chronił. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.